Ja pierdolę, nic się tutaj nagrać nie da niestety. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu, jak widzicie po miniaturce oraz po tytule, pogadamy sobie o takiej jednej polskiej szafiarce. Zaraz się wypowiem tam na jej temat i ogólnie co tam internet jeszcze o niej sądzi. Ale przed tym, jeśli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, bo to mi pomoże oczywiście się wybić. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję zostawcie. Też chciałem wam powiedzieć, że jeśli chcecie pojawić się tutaj na ekranie, jak ci subskrybenci, tutaj powinni się pojawić w tym miejscu, zostawcie suba i też w następnym odcinku, czyli już prawdopodobnie w piątek, pokażecie się tutaj na ekranie, będziecie tutaj wszyscy pokazani. Ci, którzy zostawią oczywiście suba, więc zostawiajcie suby, lajkujcie. Dzwoneczek oczywiście musi być. Twitch to jest, wpadajcie na Twitcha codziennie stream o godzinie 20. Twitch/Kondi i na Twittera to jest Kondicjusz, tak. Ale subik jest najważniejszy. Czekajcie, bo muszę sobie wziąć z auta jedną ważną rzecz. Położę telefon, czekajcie. Chodzi tutaj malutki. O, malutkiego. Malutki. No, więc wydaje mi się, że to powinno być tyle. W ogóle patrzcie, gdzie ja jestem. W lesie. Kurwa, czuję się jak fartęga. Druid pierdolon, widzicie? Fartęga w sumie trochę się tam zadawał z tą fagatą. To może być jakieś nawiązanie w sumie. Uleciałem mam pokazać, jak tu jest ładnie. Widzicie? Patrzcie. Golfik. Tu fajna łąka, wszystko pięknie, ładnie wygląda. Tam ogólnie jest pomost nad jeziorkiem, może sobie już pod koniec odcinka tam pójdziemy. Ale to się jeszcze zobaczy. W ogóle, sorry, jakby jakieś takie ćwierkotanie ptaków. Czy jakby jakieś tam auta jechały, czy coś, bo tam jest ulica dalej. I czy jakieś tam inne odgłosy, szumy, czy inne strele, bajery i takie różne rzeczy. To jest chyba druga próba nagrania tego odcinka, ponieważ w pierwszej próbie nagrywałem dziś... Kurwa, co to jest za robak? Ja pierdolę, jaki wielki. Kurwa, nie ma go już. Pierwszą próbę nagrywałem gdzieś indziej i przez to, że są żniwa i przez kochanych rolników, no niestety musiałem zmienić miejscówkę, bo tam cały czas traktory jeździły i było niezbyt fajnie. No, więc tu się przyniosłem i tu jest całkiem fajnie, wam powiem. Oj, przepraszam. I chciałem wam właśnie opowiedzieć o tej polskiej szafiarce. W internetach, tak szerzej, jest znana pod pseudonimem Fagata, moi drodzy. Tak, Fagata w kuluarach internetowych, tak właśnie jest znana. Na imię i nazwisko to może ktoś, jakaś tam część może nie wiedzieć jak ma, bo to jest Agata Funk. Tak, i została jakby wyprodukowana, czy tam wybita przez Stuarta. Tak, wielkiego Minecraftera, którego pewnie jakaś tam część oglądała. Ja chciałbym wam ogólnie tak powiedzieć, że co ja o niej sądzę. Właśnie podzielę ten materiał chyba na takie dwie części, że co ja o niej sądzę oraz co cały internet sądzi, bo ta drama, bo jeśli tak to można nazwać, ta drama właśnie tak bardziej się... Fagata przeciwko cały internet, tak właśnie można powiedzieć, że właśnie w taki sposób się podzieliła. No Fagata została sama, może tam jest tym jakimś tam tym jebniętym, jak on ma. Ma książę czy książę, chuj wie, a jest spierdolone kilo gwoździ. Wydaje mi się, że on jest większym bezmózgiem niż ona, co wydaje się być nieprawdopodobne, ale jednak jest. Jest ktoś głupszy od Fagaty, jest to właśnie ten książę, czy jak on tam ma, kurwa. A jest pojebany, moi drodzy, jak kilo gwoździ. Więc szczerze powiem wam tak, ja tej Fagaty, jakby, kurwa, wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla niej, bo ona jest jakaś taka, kurwa, pierdolnięta, mi się wydaje. Nie wiem, czemu w ogóle. Naprawdę wam mówię, dla mnie to... No co mam więcej powiedzieć? Tak, moim zdaniem, też sądzi cały internet, bo widziałem również, że gdzieś tam pisali, słuchajcie, tu się teraz będę wracał, bo tam jak dalej pójdę, to jeszcze może jakiś ludzi spotkam i będzie przejebany. Bo nie lubię mieć takiej konfrontacji, jak kurwa trzymam telefon i coś tam gadam, a ktoś sobie idzie. To jest przejebane też, moi drodzy, no powiem. A chciałem wam właśnie powiedzieć, że ostatnio nawet powstał taki filmik. Fagata rzuciła razem z Lizą tą od Frania, gdzie Franio totalnie nie lubi Fagaty. I jakby oni się tam skrosowali. I to było takie właśnie tam w komentarzach, widziałem, że to niezbyt fajne dla ludzi było. No bo jak tam Franio trzymał cały czas tą Lizą, a ta Liza później ten. To takie właśnie jakby nie wiadomo, o co tam w ogóle chodziło. I tyle wam powiem, że po prostu dla mnie to jest osoba, która no, nie trawi jej. I też na sam głos, jak słyszę po prostu, że chodzi o Fagatę i o to, że w jakiś sposób ona się wybiła, to trochę chujowo wam powiem, bo ona tylko patrzy, ona tak lewy, prawy i z tyłu.
i tak właśnie było. Nie no, wiecie o co mi chodzi, wiecie pewnie o co mi chodzi, bo ci, którzy są w internetach, nie jacyś tam boomerzy, to ogarniają ten temat. No ogólnie fagata to przez to, że... bo tam coś poszło o coś. Tam poszło właśnie o te tam głosówki z tym i no moim zdaniem powinni ją wypierdolić z internetu. Tak mi się wydaje, ona w ogóle nie ma jakby poczucia winy, moralności ludzkiej, niczego nie ma, co by mogło świadczyć o tym, że ona jest jakaś normalna. Naprawdę wam mówię, oprócz piersi niczego innego nie ma, więc fagata chyba będziemy musieli się z tą pożegnać. I teraz, co twierdzą inni ludzie z internetu? Ja wam powiem, że inni ludzie, bo to jest drama, internet przeciwko temu, więc pewnie twierdzą tak samo jak ja, że jest pierdolnięta, no bo... Widziałem po pierwsze, na Twitterze się dużo dzieci dzieje, dużo się z tym dzieje właśnie, że na tym Twitterze dużo ludzi o tym pisze, że coś tam, że ta fagata głównie pierdolnięta, że ten i ten. No ja wam powiem, że ci ludzie jednak tam dobrze prawią, bo na tym Twitterze jest tak o tyle fajnie, że tam można pisać, co się zechce i to tam nie jest zbytnio moderowane, więc co mam więcej powiedzieć, więc polecam mojego Twitcha, to jest Kondycjusz, bo tam czasami daje naprawdę bardzo fajne wpisy. I co się chciałem wam ogólnie tak powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że... te tweety. Jeden z najgorszych tweetów chyba wpisał tam Mandzio, że coś tam, bo nie, ja wam powiem tak, od czego to się zaczęło? Zaczęło się to otóż od tego, że pierwszego taki filmik na Twitta wrzucił Nataj Marcoń, może nie znacie go, to jest taki bóg estetyki, co na TikToku, takie chodzi na siłownię. Wrzucił filmik, jak trzymał takie chrupki, płatki. Ty mama, mamy szmaty w domu? Nie, nie mamy. Idealnie. Nowa szmata. Piękna, nie? Ta fagata i on to jeszcze później oharał i w ogóle naprawdę masakra wam powiem. Chciałbym taki coś rzucił, trzeba mieć niezłą psychę. Ja bym może wrzucił, ale no wiecie, to by musiało być chyba po 5 wojakach. No a że na ten Marcoń tak wystrzelił do przodu, no to wrzucił. Niby to usunął, ale naprawdę to nie usunął, więc to jest nadal. Będę wam tu gdzieś może dawał ten filmik, dam go wam gdzieś tutaj może obok. Zobaczy się jeszcze. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. I czy coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Aha, że tak to właśnie wygląda. I pod tym filmikiem fagata napisała, że coś tam, że jak cię matka wychowała, albo cię w ogóle nie wychowała, coś tam, że po prostu tam wyzywała fez, że Stu też mówi, że nic się takiego nie stało, coś tam. Broniła się Stu, to w ogóle pojebane, że pewnie Stu to tam inaczej twierdzi, tylko żeby ona miała łatwiej i tylko dlatego tak robi, bo przez nią właśnie Stu już nie nagrywa. I tak to właśnie wygląda i w dodatku właśnie Mandzio napisał ten takiego swojego jednego tweeta, który był naprawdę... Niektóre słowa tam były takie niefajne, infantylne, że po prostu ja takich słów nawet w swoim słowniku nie mam, a powiem wam, że mam bogaty słownik brzydkich wyrazów, brzydkich słów i po prostu... O, mam... Mam słownik bogaty w inwektywy, tak mogę właśnie powiedzieć, że ja nawet takiej inwektywy nie słyszałem w swoim życiu, jaką napisał właśnie tam Mandzio. Bardzo ciekawe ci powiem, Mandzio. I tam pod tym wpisem Mandzia, może wam gdzieś dam ten wpis, odezwał się jeszcze Naruciak nawet. I Naruciak też tam dodał swoje parę, tam chyba jak się mówi 5 groszy, że po prostu tam jakby chciał tego Mandzia pouczyć, żeby tak nie pisał. Że po prostu są inne sposoby na kancelowanie fagaty z internetu, że są inne sposoby, żeby ta fagata już nie miała tych zasięgów większych i że po prostu tak nie powinien robić, że to już było naprawdę bardzo złe zachowanie i że powinien pisać w taki właśnie sposób bardziej ludzki. O, tak właśnie to ujmę. Oj, sorry. Lekki kaszel. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy, że po prostu tam są takie, wyzywają się i ten. I tam jeszcze ogólnie był od kogoś, tam jeszcze jednej osoby był wpis. Szczerze, że pamiętam, od kogo tam jeszcze coś było. Był, oj kurwa, mam jebany kaszel. Co to kurwa było? No i na pewno tak to było, że była właśnie ta fagata. Czy ktoś tam jeszcze był? Pamiętam, że ktoś tam był, tylko kurwa. Fagata. Ten się odezwał. Mandzio. No i chyba tyle.
I tam w ogóle naprawdę będę dawał wam gdzieś tutaj te tweety niektóre, gdzie tam fagaty obrażają, bo moim zdaniem to już można powiedzieć, że to jest lekka przesada. Dobra, nie spalę na tym odcinku, lepiej dla mnie, dla mojego zdrowia, że po prostu ta fagata to bardzo słabe zachowanie ma. Można tam ją obrażać, kancelować w różne sposoby. I że wam ogólnie chciałem powiedzieć, że widziałem raz tam na aferkach u Boxela, że ktoś się spytał Boxela, czemu ją biorą do fejmu, jeśli mają ją kancelować zasięgowo. A Boxel coś tam, że dobre pytanie, tak właśnie powiedział. I w sumie trochę się zaśmiałem przy tym, bo jednak naprawdę bardzo dobre pytanie, że po prostu fame bierze to, co będą zasięgi dodatkowe i dlatego jakby chcą ją tam brać do tego fame'u, moim zdaniem fame. No po prostu z jednej strony mądrze postępują, ale z jednej strony są zjebani jak kilo gwoździ, bez łebka, jak mak książę, jebać księża. Jebać księża? Tak chyba się mówi, co nie? No, więc w tym odcinku to mi wydaje się to, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Czekajcie, co to jest? A, te się ruszają, dobra, drzewa. Widzicie, patrzcie, jak fajnie to jest. Drzewa, tu jest fajna ścieżka, idziemy sobie. Zaraz będę kończył ten odcinek, wiem. Taki, nie wiem, 12 minut, taki ostatni odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Że wam się spodobał ogólnie. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Ja wam powiedziałem na początku. Zostawicie suba, pojawicie się tak tu z boku. I też i ci wszyscy nowi subskrybenci się pojawią. Więc wiecie, co macie robić, podajcie na Twitcha, Twitcha szkoli, na Twittera, to jest kondycjusz. No, lecimy sobie tu, patrzcie jak fajnie. Naprawdę bardzo fajnie wam powiem. Tam już chyba zachód słońca, ogólnie już słońce zaszło. Moje easy, trochę brudne, wiem. O, jakaś kurwa. Kaczki? Chuj wie, co to jest w ogóle, moi drodzy. Widzicie? To w ogóle kiedyś do wody skakałem. Nie pamiętam, ile dużo jest. Chyba 2 metry mogą tu być, albo 1,90 m, coś koło. Ale pamiętam, jak tu skakałem. To później jeszcze niczego nie ma. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. I widzimy się już w następnych odcinkach. Prawdopodobnie w piątek zobaczę się jeszcze z tym odcinkiem piątkowym, jak to będzie. Czy na pewno tego wrzucę w środę, ale tak mi się wydaje. Więc piszcie na czacie JF. No i widzimy się już na streamach Twitch/Kondi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No to kuwa naura!